końcu miasta, które ten konkurs wygrają, otrzymają dofinansowanie dla mieszkańców, którzy są właścicielami, współwłaścicielami domów jednorodzinnych na wymianę ogrzewania. Ale znowu tylko tych, którzy w tej chwili mają urządzenia do ogrzewania bezklasowe albo najwyżej trzeciej klasy. Miasto Zabrze, żeby przystąpić do tego konkursu, musi ogłosić nabór dla mieszkańców, na chętnych, którzy będą chcieli uczestniczyć w tym projekcie. Ta ilość mieszkańców, która zgłosi akces do tego konkursu, da nam dane do tego, między innymi, żeby wiedzieć, o jakie środki się starać w tym konkursie. Chcemy złożyć wniosek na około 6,5 miliona złotych albo troszkę więcej, w zależności jak będzie kurs euro. Zakładamy około 20 tysięcy na jednego mieszkańca, na jednego deklarującego udział w projekcie i w sumie w tej chwili przewidujemy dla 340 uczestników projektu. Te środki przede wszystkim będzie można przeznaczyć na wymianę źródeł ciepła. I to są przede wszystkim, ale też ewentualnie, jeżeli mieszkaniec nie ma w tej chwili podłączenia do sieci gazowej, również na podłączenie do sieci gazowej. Jeżeli to źródło ciepła wymienione będzie działać również na ciepłą wodę użytkową, to również zbiornik na wodę użytkową. W przypadku pieca mówimy o tym, o wyposażeniu kotłowni, czopów, pompa obiegowa, zabory itd., itd. W przypadku na przykład pompy ciepła, bo też będzie można uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż zbiornika buforowego. W przypadku, kiedy ktoś podłączy się do sieci ciepłowniczej i nie ma instalacji i centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, to również ta instalacja jest w tych kosztach. I także w przypadku gazu, kiedy nie ma tej instalacji zewnętrznej. Te nowe źródła ciepła, które zostaną zamontowane, one mogą być zasilane gazem, węglem kamiennym, energią elektryczną, biomasą lub odnawialnymi źródłami energii. Oczywiście spełniające wszystkie w tej chwili obowiązujące przepisy prawa w zakresie dopuszczenia do eksploatacji. Wymóg tego, który ogłasza konkurs, jest taki, że budynek nie ma możliwości podłączenia się do sieci ciepłowniczej. Wnioski będzie można składać do udziału w projekcie w formie deklaracji. Tą deklarację można już dzisiaj pobrać ze strony głównej miasta Zabrze. Tą deklarację będzie można składać od 26 kwietnia do 26 maja. I tak jak w regulaminie piszemy po ogłoszeniu, że to powinno być umieszczone w kopercie. Na kopercie powinien być napis "Daj o powietrze". I te koperty będzie można wrzucać do urn znajdujących się w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Wolności 286 oraz w punkcie informacyjno-konsultacyjnym przy Powstańców Śląskich 2/1 albo wysyłane pocztą. Wszelkie informacje o projekcie będzie można uzyskać pod dedykowanymi liniami telefonicznymi albo w punkcie informacyjnym, który będzie czynny w poniedziałki od 9 do 17 i w czwartki od 8 do 14. W punkcie informacji o mieście przy ulicy Powstańców Śląskich 2/1. Wszystkie informacje o projekcie będą zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Miasta Zabrze w zakładce Ekologia dofinansowana.